Witam serdecznie. Pokażę, w jaki sposób można rozwiązać zadanie z obliczeniem pola trapezu. Wysokość trapezu równoramiennego jest równa 6 cm, a ramiona mają po 7 cm. Obwód tego trapezu jest równy 34 cm. Oblicz pole trapezu. Więc tak, trapez równoramienny, to znaczy ma dwa boki tej samej długości. Tak? Wiemy, że wysokość w tym trapezie, czyli wysokość jest to odcinek łączący dwie podstawy. Ten odcinek jest do podstawy pod kątem prostym. I ta wysokość ma długość 6 cm. Wysokość będzie nam potrzebna do policzenia pola trapezu. I dalej. Jedno ramię i drugie ramię to są te niebieskie odcinki, dwa ramiona. I wiemy, że ramiona mają po 7 cm. Natomiast nie wiemy, jak długie są te dwie podstawy. A przecież do obliczenia pola trapezu musimy znać sumę długości tych dwóch podstaw. To jak to policzyć? Jak policzyć, ile to jest jeden zielony bok i drugi łącznie? Otóż od całego obwodu tego trapezu odejmę te dwie siódemki, tak? Czyli od 34 odjąć 7 i jeszcze odjąć 7. Zostaną nam tylko te dwa zielone boki, te dwie podstawy, suma tych dwóch podstaw. I teraz 34 odjąć 7 i jeszcze 7, to jest 20. 20 centymetrów zostało nam na ten bok i na ten. Wcale nie musimy wiedzieć, jak długi jest jeden bok, a jak długi jest drugi. Bo i tak przecież, żeby policzyć pole trapezu, to musimy znać sumę długości dwóch podstaw. Czyli sumę tych dwóch zielonych, a nasza suma dwóch zielonych to już jest 20 cm. Wysokość musimy znać i ta wysokość jest tutaj podana. No i wszystko podzielimy przez 2. No i teraz pole to jest suma długości tych dwóch podstaw, czyli 20, bo odjęliśmy ramiona, zostało nam to i to, czyli 20. 20 razy wysokość. Wysokość wynosi 6 i wszystko podzielić przez 2. 20 razy 6, 120 przez 2 to jest 60 cm. Oczywiście kwadratowych. Więc pole tego trapezu to jest 60 cm². Dziękuję i życzę miłego dnia.